przypomnieć właśnie w tym momencie, że mamy dzisiaj święto niepodległości Ukrainy. W 1991 roku, przed rozwiązaniem Związku Radzieckiego, utworzono na terenie Ukrainy Krymską Republikę. Pozdrówmy ich, bo są szczęśliwi, że mogą właśnie w takim dniu, przy okazji takiego święta wystąpić przed nami. A w tym czasie pilot, dowódca załogi śmigłowca Eurocopter 725 Caracal ponownie zachodzi nad miejsce, w którym wysadził desant i przygotowuje się do operacji podjęcia, po polsku można powiedzieć, na winogrono. To znaczy na jednej linii podejmie żołnierzy znajdujących się aktualnie. Znowu będzie głośno w powietrzu. Korzystam z okazji, więc teraz mogę powiedzieć. Taka informacja specjalnie dzisiaj. Proszę Państwa, dzisiaj jest Dzień Niepodległości Ukrainy, a na niebie mamy w tej chwili Su-27 z Ukrainy z ukraińskimi pilotami za sterami. Przypomnijmy Państwu jeszcze o tej okoliczności, kiedy będą definiowali przed nami. Proszę spojrzeć, samolot konstrukcji, znaczy koncepcja aerodynamiczna Su-27 wywodzi się, praktycznie jest taka sama jak MiG-29, czyli skrzydło trapezowe, skrzydło pasmowe, dwa silniki, z tym, że Su-27 jest półtora razy większy, wykonuje inne zadanie. Jest to podwójnie stateczny. Tak, jest to samolot przewagi powietrznej. MiG-29 jest zaś samolotem lekkim, myśliwcem faktycznie. Ale są one do siebie w jakiś sposób podobne. Dużo mają, ponieważ każdy z tych silników ma 12 ton ciągu. Oczywiście na pewno dopalamy się, zresztą proszę Państwa, są na świecie do przelotu. Widzieliście ślizg na ogon, w tej chwili wykonują Su-27, drugi ślizg na ogon. Nie jest to figura wykonywana, no nie każdy samolot może to zrobić, ze względu na pewnego rodzaju ograniczenia silników. Tu chodzi właśnie bardziej o silnik niż o konstrukcję, o aerodynamikę samolotu. Czemu ona jest taka niezwykła, czy też trudna, czy nie wykonywana na niektórych samolotach? Dlatego, że następuje to jest to, co się dzieje.
tutaj na radomskim niebie. Proszę bardzo, lot z minimalną prędkością, jaką może zaprezentować, Su-27. Podejrzewam, że mógłby lecieć jeszcze wolniej, ale warunki bezpieczeństwa na pokazach lotniczych są bardzo restrykcyjne, nie wolno przekraczać pewnych parametrów i podejrzewam, że tak jak w wypadku samolotu F-16 kąt natarcia jest około 20 stopni. Przy maksymalnym kącie natarcia samolotu związane z kątami natarcia między innymi. Na przykład Mig 29 jest wysunięty, normalnie ma 26 stopni, maksymalny kąt natarcia, zaś z podwoziem 15. Na to, że należy zwrócić uwagę. Krótko mówiąc, trzeba pamiętać, czy się ma wysunięte podwozie, czy nie. Dokładnie. Dwóch techników pokładowych, którzy mogą dzielić między sobą zadania obsługi, wyciągarki lub pełnić funkcję strzelców pokładowych osłaniających desant. I mamy na pokładzie również pięciu żołnierzy desantu, którzy w trakcie tej prezentacji zademonstrują Państwu symulowaną operację podjęcia osoby ratowanej.